witajcie w dzisiejszym vlogu, który będzie prawie że świąteczny, aczkolwiek nie do końca, ponieważ dzisiaj będę kupowała prezenty dla mojego taty. Prawdopodobnie pokażę prezenty dla mojej mamy, które już kupiłam. Kupię rzeczy, które potrzebuję na ten weekend do jedzenia. I opowiem o naszej mieszkaniowej wigilii, która odbyła się już w tym tygodniu. Do dyspozycji na wszystko mam około 104 zł. Zacznę od pójścia do najwspanialszej piekarni świata, żeby kupić najtańszy chleb na świecie. Znaczy, oczywiście nie na świecie, tylko w tym mieście, ale po prostu tak. A potem będę szukała prezentów dla mojego taty i w międzyczasie kupię szary papier pakowy, bo to jest myślę, najefektowniejszy i najtańszy jednocześnie sposób zapakowania prezentów. Bo papier taki prezentowy, ładny już jest o wiele droższy. Torby też. Mam papieru pakowego dużo, 2 arkusze, one są ogromne. Myślę, że mi zostanie na pewno, jak spakuję to, co chcę spakować. Zrobię go jakimiś rysunkami gwiazdek albo i nie. Bo we wstążki mi się nie chce inwestować. I kupiłam już te pieczywo, które chciałam kupić. Kupiłam 2 chleby wielkiego rogala i placek taki drożdżowy, maślany. Za wszystko dałam 12 zł. A teraz chcę iść do kawiarni, w której kupię kawę, która jest upalona na miejscu, która będzie prezentem dla taty i zobaczę, ile za nią wydam i czy mi coś jeszcze zostanie i czy coś jeszcze kupię, czy skończę niestety na tym. Trochę byłoby słabo, ale budżet jest ograniczony. Kawkę ziarnistą super ekstra. Kosztowała mnie 38 zł, więc jeszcze coś tam zostało. Idę do marketu poszukać jakiś pierdółek, może skarpet i słodyczy po prostu, zobaczę. Żeby po prostu ten prezent się wydawał trochę tak zajmujący więcej miejsca. Żeby było lepsze wrażenie. I może jakieś coś do jedzenia na dziś. Bardzo, bardzo mi nie pasuje ta pogoda, która jest teraz. Jest śnieg stopniał, jest szaro, brzydko. Niby jest na plusie, niby ciepło, ale w praktyce po prostu wieje wiatr i jest beznadziejnie. Myślałam nad tym, żeby jechać do jakiejś galerii, ale jak jest sobota, to tam będzie milion ludzi. A jak jest dużo ludzi w sklepie, to ja w ogóle nie umiem myśleć i się koncentrować i tylko zajmuję się tym, żeby znaleźć sobie kąt, w którym nie ma ludzi, ale oni są wszędzie. Ja nie mogę sobie ustać na spokojnie i pomyśleć i po prostu nie umiem racjonalnie wtedy zrobić zakupów. Zrobiłyśmy sobie tą wigilię na mieszkaniu. To teraz jak wyjdę na miasto i patrzę na te wszystkie ozdoby świąteczne, to sobie myślę, ozdoby jeszcze, wiesz, już jest po wigilii. I zapominam, że wigilii jeszcze nie było, że to tylko my ją mieliśmy. Ogólnie zrobiłyśmy sobie taką wigilię po prostu ja i współlokatorki i parę koleżanek takich z jakby po prostu naszych znajomych, ale nie z naszego mieszkania. Bo chciałyśmy się po prostu spotkać w momencie, zebrać się w kupę, póki jesteśmy, póki nie rozjechałyśmy się do domów rodzinnych na święta, żeby było miło i po prostu... Ptaszki. O, były lampki świąteczne, był barszcz z łóżkami, słuchajcie, z grzybami. Pierwszy raz zjadłam kluski z makiem, bo w moim rejonie nigdy, w moim domu nigdy tego nie było. W moim domu zawsze na święta chciały być pierogi z kapustą i grzybami. Z grzybami, no tak się mówi, ale po prostu pierogi z bigosem. I barszcz czerwony. I to było dla mnie najważniejsze, barszcz z uszkami i pierogi. A inne rzeczy to nawet ryba nigdy nie była dla mnie ważna. Teraz już nawet nie jem ryb. No, i pierwszy raz jadłam kluski z makiem w takim razie i byłam zachwycona. Były na słodko, w ogóle całkowicie inaczej sobie wyobrażałam to danie niż jakie zobaczyłam. Zrobiłam wszystko, byśmy ogólnie robione samemu. Znaczy, no może nie tak w 100%, ale no uszka były robione samemu z nawet grzybów takich z lasu pozbieranych. Masa makowa była kupiona. Ale było tam dodane rzeczy od siebie, na przykład tam jakieś orzechy, mandarynki i tak dalej. Kluski też były robione samemu.
Ja robiłam barszcz też samemu z buraków, i to jeszcze buraków ze wsi częściowo. Częściowo z warzywniaka, bez żadnych proszków i tak dalej. Coś jeszcze tam mieliśmy. Mieliśmy tofu rybę po grecku. Co też jadłam pierwszy raz. I w ogóle ta surówka, ta marchewka była całkowicie inaczej zrobiona niż ta, która była u mnie w domu zwykle z prawdziwą rybą. Obejrzeliśmy sobie Grincha na rzutniku. Grinch świąt nie będzie z 2000 roku i widziałam to pierwszy raz. I fajnie, bo widziałam tylko tą nowszą bajkę, a tego filmu jeszcze wcześniej nie widziałam. No i wiecie, po prostu prawdziwa Wigilia, tylko że bez opłatka, bez prezentów, ale po prostu ważniejsze było to, żeby być razem. I ten, no, co się nazywa. Po prostu nie czasy się nażrać, nie? Przede wszystkim. I teraz, no, śnieg stopniał. Barszcz zjedzony, uszka zjedzone, wszystkie świąteczne potrawy zjedzone. Jakby już jest po świętach, nie? Dla mnie to już jest wiosna. Dopiero trzeba jechać do domu za kilka dni. W Wigilię pracuję i po pracy po prostu jadę, siadam w pociąg, jadę do domu i dopiero będą święta i po prostu mój mózg nie jest w stanie tego przetworzyć. No i tak, w markecie udało mi się kupić tylko chałkę. Było dużo jakichś tanich zestawów, narzędzi, ale się kompletnie na tym nie znam. Możliwe, że jeszcze je dokupię, jeżeli zasięgnę rady, po prostu pójdę do sklepu z chłopakiem albo z kimś tam, kto się zna na tym. I zobaczę, może kupię coś jeszcze, może nie. Na razie mam chałkę i kawę, znaczy na pewno sobie będę musiała dokupić, ale jeszcze nie wiem za co. Liczę na to, że w poniedziałek przyjdzie mi przelew ze stypendium i mnie uratuje i będę mogła dokupić jakichś fajnych prezentów. Jeśli nie, myślę, że moi rodzice się nie obrażą, bo jakby rozumieją sytuację, jaka jest. Powiedzieli też, że w tym roku ogólnie jest takie postanowienie, żeby nie robić takich drogich prezentów. Jak co roku niby. Ale że w tym roku tak szczególnie. Więc mam nadzieję, że będzie ok. Kupiłam jakieś tam rzeczy. Postanowiłam sobie, że dzisiaj zrobię pizzę. Kupiłam drożdże i ser. I zaraz dokupię w warzywniaku jakieś tam rzeczy. I myślę, że będzie spoko. Bo tak. I wracam, muszę miarę szybko się ogarnąć i malować. Bo muszę zrobić jak najwięcej, bo od poniedziałku wracam do roboty, a w międzyczasie mam zajęcia, więc żeby mieć na tych zajęciach co pokazać. Dla mojej mamy mam tak, termofor, błyszczyki, korektor, jakiś tam kosmetyk, co się daje pod podkład, pod makijaż, pędzelek do makijażu i chyba jakiś tam taką pierdółkę typu jakąś taką zawieszkę w kształcie renifera, taką ozdóbkę. I myślę, że to wystarczy. Trzymajcie się ciepło i żegnam Was i kiedyś tam jeszcze spotkamy się w jakimś filmie.